czwartek, 21 lutego, 15 po 8. Gościa Gazet. A gościem Radia Zet jest Jaromir Necel, były prezes PZU. Witam, Moniko Olejnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Gazety doniosły, że Jaromir Necel załatwił sobie pracę w PZU za to, że rodzina Kalatów dostała odszkodowanie. W Komisji Nadzoru Finansowego zasiadała Anna Kalata. Anna Kalata miała sprawę w PZU, jej rodzina. Sprawa się ślimaczyła, potem jak pan to wziął w swoje własne ręce, państwo Kalatowie dostali odszkodowanie. Dziękuję pani redaktor za to pytanie, albowiem... Bardzo proszę pana. Dziękuję jeszcze raz, albowiem kwestia odszkodowania dla rodziny pani Anny Kalata, która została ta sprawa w poniedziałek wywołana jako pewną afera. Używano w związku z tym faktem wielu bardzo mocnych słów. Może panu zabiorę kartki, żeby pan się nie plątał tak ja z nie głowy, plątam, że pan mówił. A ja zawsze mówię z głowy. No to proszę bardzo. Stawałem przed Komisją Nadzoru Finansowego, nie znałem osobiście żadnego z członków komisji, w tym również nie znałem pani Anny Kalata. Z niektórymi członkami komisji miałem później już po dacie zatwierdzenia mnie na stanowisko osobisty kontakt i tego nie ukrywam. Nie wiedziałem o toczącej się sprawie z powodu rodziny Anny, nie wiedziałem, nie czytam, tylko zaglądam do notatek. I nasz czas się skończył. Gościem Radia Z był Jaromir Necel, były prezes PZU. Dziękuję pani redaktor. Gdyby nie kartki, to byłbym w stanie uwierzyć we wszystko, co pan mówi. Ale proszę nie martwić, my też, zero, nic z głowy, wszystko z kartek. Kartek było około 8, 24 po 8.